Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy grę w Reinet King League of Legends Story. Ostatnio skończyliśmy na walce ze złym nasionem i wygraliśmy, na całe szczęście. No i zrobiłem wam polsat. Pierwszy raz na tym kanale zrobiłem wam polsat, ale to dlatego, że ten odcinek robił się już za długi i będzie mi się renderował nie wiadomo ile. Tak więc kontynuujmy. Tu levele kolejne powpadają. I tak. Droga lekcja, ulepszenie trzeciego poziomu, plus jeden punkt ulepszeń, więc świetnie. No i wszyscy to samo. Nie, nie teraz. Muszę nad sobą panować. Jestem głodna. Nie, nie mogę. Ari? Ari, słyszysz mnie? Skażenie z nasiona. Coś we mnie wyzwoliło. Ja straciłam panowanie. Straciłaś panowanie? Powinniśmy się martwić? To... Właśnie dlatego lepiej mi samej. Dość tego, uspokoiłaś się. Nic ci nie jest. Zdaje się, że nasza misja zakończyła się sukcesem. Nasiono wręcz tętni życiem. Co za aura? Zostało pobłogosławione przez samą Matkę Węży. Być może to była próba. Tylko jaka dokładnie? Nie wiem. Musimy się spieszyć, zanim mgła ogarnie Maokaja. Wszystko ładnie, pięknie, tylko jeszcze chcę te wodorosty. Chcę te wodorosty, a gdzie mogą być te wodorosty? A, tu już nie mogę niestety skorzystać z tego. Gdzie mogą być wodorosty? Gdzie mogą być wodorosty? Gdzieś tu? Wrócić do wejścia świątyni? Nie, nie chcę wracać do świątyni. Nie chcę wracać do wejścia. Ja chcę znaleźć wodorosty. To są wodorosty? To nie są wodorosty. Gdzie są wodorosty? Ja bez wodorostów nie kontynuuję rozmowy. Dobra, słuchajcie. Tu jest gdzieś jeszcze jedna receptura zaklęć plus jeden skarb. Gdzieś go ominąłem i ominąłem go tutaj niby. A jakim cudem? Przecież my... Z tego co pamiętam, udało nam się odblokować to wszystko. Czy ja coś naprawdę pominąłem? Tylko co ja mogłem pominąć? I dlaczego to pominąłem? To jest lepsze pytanie. Obleciało tutaj. Dobra, to ja to mogę wsadzić tu w sumie poniekąd. Wsadźmy tutaj w ten słoneczny rdzeń. I drugi słoneczny rdzeń był tam. Nie pamiętam, który dokładnie to aktywował. Ja wiem, że ja troszeczkę przedłużam teraz. No ale ja tu muszę mieć wszystko. Ja sobie nie poradzę bez tego. Będę czuł na skroni, że coś jest nie tak. To musi iść tu. Zgaduję, prawda? Prawda? To leci tutaj. I to leci tutaj. Tylko czy my przypadkiem teraz nie musimy tego z drugiej strony walnąć? Tu jest to samo. Może... Nie. Ej, no tu jest skarb, ewidentnie. Czemu ja go nie mogę wziąć? Czy ja czegoś nie widzę? Czy ja czegoś nie ogarniam? Nie mam zielonego pojęcia. Nic tu nie mogę kliknąć. Nie mogę tego stargetować. A ewidentnie mamy jeszcze skarb 9 na 10 plus jedną recepturę zaklęć. I czy my byliśmy tutaj? Oj, chyba nie. Dobra, kochani, to ja zaraz do was wrócę, tylko tam dojdę.
Mrykcowy krab. Krab o twardym czarnym pancerzu. Trudno zauważyć go nocą, ale łatwo poczuć jego szybce. Tęczowy węgorz. Rzadziej spotkany węgorz, którego skóra mieni się wieloma kolorami. Pożaracz alg. Pospolita ryba, która żywi się algami. Często łowiona w dużych liczbach. Charakteryzuje się wyjątkowym smakiem, na co wpływ ma jej dieta. Lśniące wodorosty. Mamy to, kochani. Mamy lśniące wodorosty. Dobra. 6 minut nagrania kolejnego. Ale ja to potnę, więc to policzę jako, nie wiem, pół. Dobra, więc chyba na to właśnie czekaliśmy. What? Co się porozpiło? Gdzie ja jestem? Ej, czemu tam się mob zrespił? 19 poziom. Czemu jest zrespiony? Pytanie za 1000 punktów. Nie no, walczyć z nią nie będę, bo nie mam po co. Dobra, idziemy zobaczyć tego poro. Poro. Jestem ciekaw, czy to jest to. Padłem w sumie na ten pomysł z nienacka. Tak, to to. Bram kładzie cierpki wodorosty przy samym wylocie dziury. Zaraz potem przykłada palec do ust i mówi: ciii, musimy być cicho. Niech bestia pomyśli, że jest bezpiecznie. Potem może zdołamy się jej pozbyć. Niuch. Kiedy tylko Bram widzi oczy bestii, to natychmiast atakuje. Ile ty masz szyi? 4K? Możemy zaprzyjaźnić się bardziej? Serio? Taka bestia mała? No okej. Niech ci będzie. Lecimy z całą mocą na ciebie. Muszę zapamiętać, że w sumie mamy teraz mało odcinka. Bo już tu 7 minut siedziałem praktycznie. Żeby tylko to złowić. Połowiłem kilka innych sztuk. Kolejne nacięcie na splowie. Jeszcze krytyk mu wpadł. Oż ty chamie. I cyk starczki. Powiedziałbym co innego, ale w sumie nie wypada mi. Ogłuszenie. Pełnia esencji. MF-ka, jeszcze trafienie krytyczne. No to, kochana, wiesz, co masz robić. Zrób tego kryta. Plum. Nie musiałem, ale chciałem. Będę szukać. Dobra, więc teraz poro może wejść do środka. Poślij poro. No i co? Nic? Piku. Poro pędzi z powrotem ze zdobyczą, którą z wielką dumą chce pokazać Bramowi. Weź przedmiot. Kryształowa kostka, tarcza błogosławionych krypt, token czystości. Czym jest token czystości? To jest coś ze skarbów. Token czystości. Drobny, sfatygowany upływem czasu starożytny token, który wręczany jako uznanie zasług, znaleziony przez poro w świątyni oczyszczenia. Mamy to. Mamy kolejną umiejętność dla Brauma. Świetnie. No i super. Czyli lecimy teraz w stronę wysp. Bo chyba już tu wszystko znaleźliśmy. Ale martwi mnie jeszcze jedno.
Wysłaliśmy gdzieś naszą tarczę Brauma. Nie wiem gdzie. Mam nadzieję, że się znajdzie. Dobra, to do zobaczenia za chwilkę. Kochani, niestety mi przerwało, więc włączyłem szybko nagrywanie, jak tylko doszedłem do wyjścia. To ostrze, ostrze władcy. Wciąż ostre po całym tym czasie. Był potężnym władcą, dowodzącym ogromnymi armiami. Też taki będziesz, gdy mgła będzie twoja. Sprawdźmy, czy jest silniejszy. Zbudź się, potężny królu! Ja pamiętam cię, ale zaraz, gdzie jest moja królowa? Znów to samo. Mój panie, wciąż odzyskujesz siły. Wkrótce ją znajdziemy. Wcale nie robi się silniejszy. Odebranie mu magii będzie prostsze niż mówiłeś. Kto śmie mówić do mnie tym tonem? Jestem Gangplank, król łupieżców Bilgewater. Twoje królestwo upadło, ale moje wciąż na mnie czeka. Twoja magia mi pomoże. Nie drażnij mnie takimi kłamstwami, pachołku! Co to za amulet masz na szyi? Spokojnie, wkrótce znajdziemy twoją królową. Nie uspokajaj mnie, nędzniku! Moje przeznaczenie jest niezmienne. Odnajdę ją. Wcale nie rośnie w siłę. Ciągle tylko gada o tej swojej królowej. Spokojnie, Gangplanku. Ta obsesja jest jego siłą. Ty szczególnie powinieneś wiedzieć, jaką moc ma podążanie za przeznaczeniem. Tak. Tylko jego przeznaczenie nie istnieje. A moje tak. Gangplanku, przeznaczenie króla wciąż istnieje. Gdy wyczuwa swą królową, mówi prawdę. Zakopałeś jej koronę w Bilgewater. Zaprowadzi go tam, następnie przez cały świat, a w ślad za nim podąży zrujnowanie. No i właśnie tutaj mi przerwało, jak tylko wlazłem przez ten pomost. I kochani, ja zapomniałem o tym, że w końcu możemy przeprowadzić rozmowy, czyli zjemy posiłek i odpoczniemy. I dajemy kolejne rozmowy. Idziesz sobie? Wybacz, jeśli cię zaniepokoiłam. Widziałem już kilka razy, jak się wymykasz. Niedługo inni też to zauważą. Poluję, aby zaspokoić... Rządzę. Inaczej stracę kontrolę. I na pewno musisz robić to sama? Doceniam twoją troskę, ale radzę już sobie kilka normalnych ludzkich żyć. Łatwo o tym zapomnieć. Nie wyglądasz na swoje lata. Odpocznij trochę. Wrócę niebawem. Jasne. Udanego polowania. Jasło, czuję mięte. Freljord jest pełen magii. To prawda. A do tego jest domem dla wielu fantastycznych stworzeń. Od maleńkich poro po mroźne węże, które górują nad horyzontem. Wstyd się przyznać, ale gdy się poznaliśmy, wzięłam cię za trola. To zrozumiałe. Braum jest duży, ale trole są większe. Jest znacznie brzydsze. A Wastajowie? Mieszkają w krainie, z której pochodzisz?
Chyba tak. Słyszałem wiele historii, ale Braum nigdy nie widział innej lisicy. Przykro mi. W porządku. Nigdy nie spotkałam zrodzonego z lodu. A więc wiesz o zrodzonych? Tylko tyle, ile przeczytałam w książkach. W książkach? To trzeba zobaczyć na własne oczy. Kiedyś Braum sam ci pokaże. Chciałabym tego pewnego dnia. Jeszcze jedna rozmowa. Zamaskowany, co cię trapi? Niepowstrzymana żądza mordu. Nic nadzwyczajnego. Fascynujące. Braum broni tych, którzy nie mogą bronić się sami. Jesteśmy jak dwie strony tej samej monety, a świat potrzebuje tej monety. Ha, ładnie powiedziane. Urządźmy sobie kiedyś sparring. Braum potrzebuje treningu z mniejszym przeciwnikiem. Możemy zacząć zaraz. Nie, dziękuję, ale późno już. Może po zakończeniu podróży. Odpocznij, przyjacielu. To dopiero dziwak. O ja pierdziele. To jest genialne, serio. Braum tu jest postacią priorytetową. Ewidentnie to jest po prostu postać kosmos. Dobra, ale wiecie co? Pójdziemy na razie do topniejszego portu. Czy w sumie i tak tam będziemy musieli podążać, ale po pierwsze, chciałem oddać ulta Arii. O, Braum. Mogłam się tego domyślić. Mogę wejść? Zmieniłeś zdanie co do naszego spotkania? Chociaż to dziwna pora. Kapłanko, ja... nie. No dobrze. Zatem mów. To ciężka podróż. Dla samego Brauma, ale też dla pozostałych. Eloy, Braum widzi, że jesteś jak śnieżny lew bez swego śniegu. Czegoś ci brak. Masz bystry wzrok, Braumie. To prawda, że ta misja jest dla mnie ciężka. Gdy opuściliśmy Bilgewater, liczyłam, że moją drogę pobłogosławiła bogini. Ale teraz sama nie wiem. W przypadku Pajka bogini nakazała mi postąpić wbrew naukom Buru. Jednak ostatnio sama sprzeciwiłam się tradycji Buru. Liczyłam, że pobłogosławi moją decyzję co do zaklinaczy węży, ale bogini milczała. Dokonałaś słusznego wyboru. Doprawdy? Nie wszystko wam powiedziałam. Są kwestie, przez które podważam osąd samej bogini. Zdradzę ci wielką tajemnicę, Braumie. Musisz przysiąc, że nikomu jej nie zdradzisz. Braum przysięga. Wielka tajemnica. To nie w kij dmuchał. Wiedziałam, że Gangplank żyje. Po tym, jak Sara próbowała go zabić, Gangplank przyszedł do mnie. Uratowałam go, ponieważ bogini uznała go za godnego. Jednak teraz nie kroczy już dobrą drogą. I Sara się o tym nie dowiedziała. Bogini nakazała mi pomóc mu. Gdyby Sara się dowiedziała, zabiłaby go, kiedy dochodził do siebie. Ale może nigdy nie rozumiałam bogini jak należy. Może Gangplank zasłużył na śmierć, a ja jestem oszustką. Braum ma pewną teorię. Bogini cię sprawdza. Tak jak ty sprawdzałaś Gangplanka. Niby po co? Jeśli nie przejdę próby, Bilgewater upadnie. No to ją przejdziesz, a my w tym pomożemy. Każda próba Eloy to także próba Brauma. Wkrótce będzie okazja, by Sara poznała prawdę. Braum to wie.
Na pewno uważasz, że powinna wiedzieć. I właśnie dlatego macie moją tarczę. Dobranoc, Ilaoi. Możesz zostać. Może innym razem. Czeka nas ciężka walka z Threshem. Teraz muszę pobyć sam na sam z moimi myślami. Jesteś silny, Braum. Silniejszy od wielu innych. Ej, czekajcie, coś mi nie pasuje w tej chwili, co się tutaj wydarzyło. W ogóle przepraszam was za to pyknięcie, które słyszeliście, ale spadł mi korek od liquidu, kiedy tankowałem sobie elektryka w międzyczasie. I tak, po pierwsze, skąd Braum wie o Threshu? To jest pytanie. Gdy przemija świt, bohaterowie gromadzą się. Kto to? Mów! Istoto mgły! Dawno minęły czasy, gdy miałem imię. Na Wyspach Cienia tracimy niemal wszystko. Nie wszystko jednak pochłania mgła. Teraz możecie mi mówić Nekrit. Dobrze się wysławiasz jak na istotę z koszmarów. Wybacz nasz sceptycyzm. Ucisk cienia jest mocny. Jednak kilka rozsądnych dusz się z niego wymyka. Próbujemy nie dać się wciągnąć w odmęty szaleństwa. Ten z pewnością jest inny. Czuję towarzyszący mu spokój, otoczony jego udręką. Wastajanka doskonale wszystko pojmuje. Znasz ich? Poznałeś mój lud? Bywali tutaj. Przed zrujnowaniem. Czy spotkałeś się z nimi? Jacy oni byli? Czy widziałeś, jak używają swojej magii? Dlaczego byli tutaj? Tego nie wiem. Ci, którzy się tu zjawiali, rozmawiali tylko z wybranymi. I to wszystko? Wybacz, liczyłam na o wiele więcej. Halo, przymykamy oko na fakt, że bratamy się z istotą mgły? Nagle wszystkim to pasuje? Łączy nas wspólny wróg. To on stworzył koszmarną otchłań, w której teraz trwam. I idzie po was. Gangplank? Thresh? Jedna z tych szumowin? Słyszeliśmy o nich. Nie. Zniszczony król. To nie brzmi dobrze. Właśnie. Nim stał się zniszczonym królem, nazywał się Viego. Był potężnym magiem, władającym zapomnianym dziś imperium. Ja byłem jego doradcą. Viego był człowiekiem pełnym pasji. Uwielbianym przez poddanych. Ponad życie kochał królową Izoldę. Ona była dla niego wszystkim. Swoje królestwo zbudował pod bojami. Viego miał mnóstwo wrogów, którzy ostatecznie okazali się sprytniejsi niż sądził. Król zdołał umknąć przed ostrzem zabójcy. Jednak Izoldę miała mniej szczęścia. Została okrutnie zatruta skażoną bronią. Viego nakazał swym wojownikom ruszyć w świat i odnaleźć lekarstwo. Ci w końcu trafili na błogosławione wyspy, które miały podobno obfitować w lecznicze wody. Kiedy jego armie przemierzały świat, Viego odizolował się ze swoją królową. Biedaczka w końcu zmarła. A on oszalał z żalu. Nakazał krwawo tłumić bunty wśród poddanych. Wciąż tulił jej ciało. Nie zamierzał opuszczać komnaty królowej. Jego generałowie wrócili z wieścią, że znaleźli lek. Król wyruszył ku błogosławionym wyspom, a w jego ojczyźnie płonęły kolejne wioski. Viego napotkał mieszkańców błogosławionych wysp. Odmówili mu cudownej wody życia, poza jednym. Był to podstępny uczony o czarnym sercu,
Człowiek znany jako Thresh. Thresh zaprowadził jego głęboko pod powierzchnię ziemi do błogosławionej wody. Zanurzył w niej ciało Izoldy i poddał je jej leczniczemu działaniu. Dzierżący latarnię niegodziwiec patrzył z radością, jak Izoldę wraca do życia. Była upiornym cieniem samej siebie. Gdy w jego nadopatrzył, zastygły w milczącym stuporze, stwór zaatakował. Para zniknęła w mrocznych odmętach, a cień opuścił ich ciała, gdy razem opadali na dno. Ból i mrok rozdarły wyspę, zatruwając święte wody i zamieniając je w czarną mgłę. Mgłę, która pochłonęła Viego wraz z ukochaną królową. Tak zrodziło się zrujnowanie. Zniszczony król usnął na wieki. Obecnie Thresh szuka artefaktów, które wyzwolą władcę z mgły, by na powrót stał się jednością. Gangplank, co za głupiec. Nie ma pojęcia, z jaką mocą igra. Musicie powstrzymać ten rytuał. Jeśli zniszczony król zjawi się na nowo, mgła rozniesie się na każdy kontynent. Harrowing pochłonie świat. Zniszczy wszelkie życie. Jest więcej takich jak ty? Mogą nam pomóc? Na brzegu, w miejscu, w którym się zjawiliście, odbywa się zgromadzenie. Obserwowaliśmy was z zaciekawieniem. A więc nas szpiegowaliście. Musieliśmy wiedzieć, czy przeżyjecie. Poznać wasze zamiary. Mam nadzieję, że dobrze się przyjrzeliście i wiecie, co czeka tych, którzy z nami zadrą. Groźby zostaw dla Thresha. Powstrzymajcie rytuał. Będę czekał przy brzegu. Mamy wspólny cel. No dobra, wszystko ładnie, pięknie, tak jak... Kurde, przepraszam, miałem okienko na innym, czy kursor na innym okienku. Wszystko ładnie, pięknie, tylko jest ten problem. A dokładniej mówiąc, tak jak powiedziałem, skąd Braum wiedział o Thresh, skąd nasz team wie w ogóle o Thresh? No co, oni patrzą, kurde, co się dzieje w regionie całkowitym, w sanktuarium Thresha, w rytualnej komnacie, Boże Człowieku, zacznie się wysławiać. To jest dziwne dla mnie, nie wiem, gdzie to było wejście, może czegoś nie zauważyłem. I tak może być, ale... Ale, dobra. Idziemy teraz do tej naszej pani, która miała nam te umiejętności porozdawać. Ari. Zrobione. Czuję to. Tak, twoje zadanie jest ukończone. Wszystko wiesz. Skąd wiedziałeś, że tego potrzebowałem? Jestem mędrczynią, filozofką i nauczycielką. Muszę wiedzieć takie rzeczy. Wiem, że jesteś silna, Ari. Jednak dopóki uciekasz przed swoją mocą, dopóki boisz się jej użyć, dopóty nikomu się ona nie przyda. Nawet tobie. Może masz rację. Zazwyczaj tak. Idź, znajdź siebie i zachowaj wojownika, który w tobie drzemie. Odblokowano superumiejętność Ari trzeciego poziomu. Uwiąd. To daje uwiąd. Nie pokazało nam. Teraz Braum. Nauczysz Brauma, malutka nauczycielko? Kalia śmieje się z wielką chęcią, Braum, ale osiągnąłeś już szczyt swojej wewnętrznej siły. Nie potrzebujesz już moich nauk. Ten dowód przyjaźni to potwierdza moje słowa. Miażdżący nalot. Odblokowano super umiejętność Brauma trzeciego poziomu. Świetnie. Reszta jeszcze niestety chyba nie. Miss Fortune też nie. Jeszcze nie. Najbardziej mi na MF-ce zależy, tak powiedziawszy szczerze. Tylko tak, po pierwsze. Musimy iść do Maokaja. Tylko nie wiem, co jeszcze zrobić z tą kulą, czy kulą, z tymi dwoma połowami kuli, które mamy w ekwipunku. I co możemy właśnie z nimi zrobić, to jest ciekawe. One się chyba boją nas, prawda? Tak, one się nas boją. Przynajmniej tak mi się wydaje. O tyle dobrze, że niskopoziomowe istoty się nas boją, naprawdę.
Tutaj co jest? Nic nie ma. Być może z tą kulą będziemy mogli dalej zrobić cokolwiek innego. Są 12 poziomy, więc w sumie nie musimy się bać. Mówię, to, że zrobili to uciekanie, to jest spoko. Mam nadzieję, że wszyscy uciekają. Tak, wszyscy uciekają. Wiem, czy mamy większy poziom, tym nie musimy się już martwić o te słabsze moby. Dobra, wchodzimy. Mogę chyba użyć teleportu, cholera. A, bój się, bój. Nie chcę z tobą walczyć, koleżko. Ale przynajmniej się upewniamy, że na pewno z tymi mobami już nie musimy walczyć. Tak, nie musimy. Haha, uciekaj! Uciekaj, Gamoni, uciekaj. Wcześniej to ja uciekałem od ciebie. Jak spieprzają, haha. Sala wykładowa. Punkt widokowy, archiwum akademii, tu już też byliśmy. Dobra, czyli musimy iść tędy. Tu też są 12 poziomy. Ale się boją, ale dygają, ha. Pieprzać, dziady. Ale ja będę was na streamie potem ganiał. Ale ja będę was ganiał. Hu, wy sobie jeszcze nie zdajecie z tego sprawy. Ewidentnie nie. Dobra, jesteśmy już blisko. Jesteśmy już blisko. W ogóle ten odcinek w sumie nam fajnie wyszedł pod tym względem, bo przynajmniej teraz wiemy mniej więcej, o co chodzi, kim w ogóle jest Thresh. Powiem wam, że ja nigdy nie czytałem biografii Thresha, mimo iż bardzo lubię tą postać. W sumie dzięki niej to ja, dzięki niej i Leonie, w sumie wbiłem platynkę kiedyś w LoLu. A w ogóle zazwyczaj jestem supportem, jeżeli chodzi o grę w League of Legends. No, w sumie support i top. AD carry nigdy mi nie szło. Na midzie też mogę jeszcze grać, ale... ale niestety te dwa lane są dla mnie takie priorytetowe. Dobra, musimy iść do Gaju. Gdzie jest nasz Gajowy? Cieszy mnie to, że już nie musimy z nimi walczyć. Naprawdę, że oni uciekają. Boże, jak to jest piękne. W ogóle to powinien być tryb taki, że po prostu... włączamy go i moby nas nie atakują. To by było fajne. Moglibyśmy się bardziej skupić na całej tej historii, którą tutaj przedstawiamy, aniżeli na farmieniu tego wszystkiego. Dobra, Thresh, okej. Powiedz nam, o co chodzi z tym wszystkim. Znalazłeś to, czego szukałeś. Gdy tylko zjawiłeś się na wyspie, dało się wyczuć nowe siły życiowe. Tak, to niesamowite, co udało nam się osiągnąć wspólnymi siłami. Starożytna historia wycina drogę przez ponurą przyszłość. Posadź nasiono, które da nam nadzieję. Dobra, posadziliśmy chyba to nasionko. Ten gaj chciałem powiedzieć. Ale to raczej nasionko było pojedyncze. Wow, jak to ładnie! Wow! Dobrze, że nie mógł tego zrobić, gdy go poznaliśmy. Też się cieszę. Wracają mi siły. To kolejny cios zadany wrogom. Jednak czeka was niebezpieczeństwo. Stąpajcie ostrożnie. Obawiam się, że niewiele od nas zależy. No, obierzmy drogę i ruszajmy. Nim odejdziecie, mam dla was podarek. Braumie, bohaterze Freljordu. Przybyłeś.
przyszedłeś tu po lek, by ocalić swą ojczyznę. Nie znalazłeś go. A mimo to zostałeś, by ocalić moją. Oczywiście. Na tym polega bycie bohaterem. Przez wszystkie te lata nie spotkałem kogoś o tak czystym sercu. Jeśli to cnota twego ludu, to należy go ocalić. To... liście! Uwielbiam je! Dawno temu, gdy panował tu pokój i ludzie byli mile widziani, dawałem im te liście. Służyły im do wyrobu eliksirów i mikstur, które leczyły różne choroby. Lekarstwo. Te liście są częścią mnie, a to we mnie płynie błogosławiona woda, której szukałeś. To moja krew, ostatnia nadzieja na odzyskanie tych ziem. I twoich, jak się okazuje. Braum nie wie, co powiedzieć. Czy tylko Braum płacze? W środku wszyscy płaczemy. A teraz idźcie ku zwycięstwu. Wiedzcie, że jesteście mile widziani w gaju Maokaja. No, serio się zrobiło tak przyjemnie. To było świetne. Tak myślałem, że to tak się skończy, ale tu jest ładnie teraz. Mapa się zaktualizowała, tak. Kochani, ale to by było na tyle, bo to jeszcze muszę zmontować. Zrobiliśmy dwa odcinki, mam tylko nadzieję, że nie zakończymy jeszcze tej gry przed naszym streamem z dodatkowych, że tak powiem, naszych questów. No mamy 66% fabuły, więc myślę, że jeszcze nie skończymy tego przed tym piątkiem. Aczkolwiek po piątku będę musiał sobie narobić dosyć sporego zapasu, bo idą święta. Tak więc kochani, dziękuję wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną i no jak widzicie, udało nam się dosyć zmienić tę Ukrainę. Tak więc, kochani, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.